Cześć, dzień dobry kochani. Słuchajcie, dzisiejszego odcinka miało nie być dostawy, bo nie chcieliśmy wam przeszkadzać w porządkach świątecznych, w pieczeniu, gotowaniu i tak dalej. Ale jak zobaczyłam, co mogę dla was w tym tygodniu zamówić, to stwierdziłam, nie mogę zrezygnować, musimy zrobić dostawę, musicie obejrzeć film, musicie zrobić zakupy, nie wiem, odwołajmy święta, cokolwiek. Trochę oczywiście żartuję, ale naprawdę dzisiaj prawie jest mniejszość takich, powiem w cudzysłowie, zwykłych roślin, a są prawie same rośliny kolekcjonerskie. Więc po prostu nie mogłam ich nie zamówić. Powiem tylko, oczywiście wszystko wam zaraz pokażę, ale zobaczcie, jest na przykład Treubi Dark Form. Słuchajcie, jest Christia obcordata, jest Maranta Lemon Lime w zabójczej cenie, Maranta kerczowana variegata, Calathea White Star, wielka Glaucoma Red Elephant, powróciła Monstera Carstenianum, jest Philodendron Gloriosum, zielistki Green Orange, Zenzi w trzech rozmiarach, Hoya Tricolor, Matilde, Curtisi, Alokasia Jacqueline, także naprawdę no, nie wyobrażam sobie, żeby tej dostawy miało nie być, ale za to postarałam się bardzo streszczać na filmie, żeby was od tych waszych pięknych porządków na długo nie odciągać. To obiecuję, że powiem w super telegraficznym skrócie. Film nie będzie długi, więc obejrzyjcie. No i oczywiście o 19 zapraszam na dostawę, no bo naprawdę dziś warto na chwilę od tych porządków się oderwać i wpaść na jungleboogie.pl. No a konkurs też musi być, jak Wielkanoc, no to tym bardziej musi być. Nagroda jest zacna, no bo to jest właśnie ten piękny Dark Form, rzadka kolekcjonerska roślina. No a ponieważ ja mam takie zacięcie i etnograficzne trochę, lubię słuchać o tradycjach, o zwyczajach, więc chciałam was zapytać tym razem o wasze zwyczaje wielkanocne, takie najciekawsze. Powiedzcie, co robicie, czego może nie robi się w innych domach. Może macie jakiś swój taki wasz specjalny zwyczaj, może macie jakieś regionalne właśnie piękne zwyczaje. Opiszcie nam tutaj w komentarzach pod filmem. Czekamy do poniedziałku do 21:00. No i osoba, której zwyczaje nam się najbardziej spodobają, to dostanie od nas tego pięknego Dark Forma. A ja zapraszam na ten niespodziewany, przedświąteczny, odciągający od sprzątania, ale zupełnie niezwykły i pełen kolekcjonerów film. No więc, moi drodzy, pokazuję te wspaniałości. Naprawdę dzisiaj będzie grubo, bardzo mi się humor poprawił. Myślę, że wam też. No i zaczynamy z grubej rury od Syndapsusa Dark Form. Zobaczcie, jaki piękny, wyjątkowo duży, już ma naprawdę długie pędy. Zwróćcie uwagę na jego liście, są ciemnozielone, błyszczące, takie skórzaste, spody srebrzyste. Mam u siebie w domu okaz też i rośnie bardzo ładnie. Nie jakoś bardzo szybko, ale też nic złego się z nim nie dzieje, nie sprawia kłopotów. No i był już u nas kilka razy, ale nigdy jeszcze tak długi i tak duży, także bardzo wam polecam. No i ma oszałamiająco niską cenę jak na tą roślinę, więc naprawdę super. Dalej malutkie zamiokulkasy grubasy, czyli Zenzi. Dzisiaj w takich dwóch malutkich rozmiarach. Zobaczcie, jakie śliczne. Duże też jeszcze mamy, więc macie dzisiaj trzy rozmiary do wyboru, do koloru. Bardzo wam tę roślinę polecam, bo jest naprawdę przepiękna. Znosi też ciemniejsze miejsca, także taka fajna uniwersalna. Miałam się nie rozgadywać, więc nie gadam, tylko pokazuję, bo no, nie chcę wam też dużo tego czasu takiego przedświątecznego zabierać, a chciałabym, żebyście obejrzeli cały film, bo naprawdę jest dzisiaj po prostu kolekcjoner za kolekcjonerem. Ceropegia Woody w doniczce ósemce, takie już spore sadzoneczki, ładne, gęste. Bardzo ładne, delikatne pnącze, które się sprawdzi na jasnym stanowisku. I dalej będą teraz hoje. Hoya Tricolor, której dawno nie było, także polecam ją wam, bo jest przepiękna. To jest hoja, która też ma, tak jak Australis lisa, bordowe łodygi i młode liście też się barwią na różowo, ale liście są mniej okrągłe, bardziej wydłużone. Też to jest hoja, która bardzo szybko rośnie, nie jest kłopotliwa w uprawie. No i bardzo ładnie się z lisą komponuje, więc możecie sobie uzupełnić kolekcję i gdzieś tam je razem zestawić. Ale to z hoi też nie wszystko. Dzisiaj naprawdę hoi też jest sporo fajnych. Tutaj mam hoję Curtisi.
To jest choja o dość drobnych listkach. Też mam ją w domu i naprawdę rośnie absolutnie bezproblemowo. Podlewam ją trochę częściej niż inne choje, bo listki ma dość drobne. I naprawdę moja była chyba taka sama. Nawet w tym samym wieszaczku. I te pędy ma w tej chwili już takie 3-4 razy dłuższe. Naprawdę ładnie, szybko i bezproblemowo rośnie, więc bardzo ją Wam polecam, bo cieszy oko i właśnie nie jest trudna w uprawie. No i po raz kolejny choja burtonia. To jest bardzo ładna choja o takich atłasowych liściach ciemnozielonych z widocznymi nerwami i z taką lekką fakturą liści. One są takie właśnie, o, nawet w dotyku są też takie zamszowe, mięciutkie. Bardzo ładna. I od razu Wam pokażę obok choję Mathilde. To jest choja ze srebrzystym spleszem. Jej liście są bardzo grube i też mają taką wypukłą fakturę. No i są jeszcze ozdobione takim srebrnym spleszem. Więc też bardzo ładna choja, też gęściutkie, ładne sadzonki. I już pokazuję dalej, będzie kolejny kolekcjoner i to taki nie byle jaki. Słuchajcie, Alokazja Jacqueline. Popatrzcie, jaka piękna. Jeszcze jej u nas nie było. Bardzo mocno powcinane liście. Przepięknie wybarwione łodygi różowe z takim jeszcze też, no, można powiedzieć, zebrowym wzorkiem. Liście są grube i takie lekko mechate, bardzo, bardzo ładna. No i piękne ma te kolory, że zobaczcie, że nie jest to jednorodna zieleń, tylko taka złamana żółcią troszeczkę. No i coś, co po prostu jak zobaczyłam, że będzie, to prawie podskoczyłam pod sufit z radości. Kryśka, czyli Krista obcordata, roślina, która opanowała Instagram już parę lat temu, wszyscy na nią polują, to te motylki, nawet były takie posty, na których ludzie z papieru je wycinali, ale to jest żywa roślina, jest przepiękna. No, bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj do nas przyszła. Cenowo też nie jest tak zabójcza, jak można by się spodziewać. No i widzę, że bardzo ładnie tutaj rośnie. Widzę mnóstwo nowych listków wychodzących maleńkich. Także no, bardzo się cieszę. No, wiem, że długo z nami nie zabawi, ale myślę, że za tydzień też powinna się pojawić. Tu niestety nam dozują tylko po parę sztuk, więc naprawdę musicie tutaj zrobić ostry wyścig, jeżeli Wam zależy, bo no jest dosłownie kilka sztuk. Dalej mamy sobie szczawika zielonego, który przepięknie kwitnie białymi, licznymi kwiatuszkami, które są bardzo też urocze. Cała roślinka piękna. Widzicie, jak szybko mówię? Nie rozgaduję się, staram się, cały czas myślę w głowie, cicho, cicho, idziemy dalej. Dalej mamy Alokazję Nebulę. Przepiękną też. Ona jest taka dość, liście są dość grube i mocne. Bardzo ładna, z taką srebrzystą poświatą. No i mamy też Makodes Petola. To jest taki bardzo ładny storczyk malutki, który też jest dość rzadko spotykany, więc też trzeba korzystać z okazji, że jest. I teraz tak, jeśli chodzi o bardziej takie paprociowe klimaty, to mamy, ojej, gigantyczny krokodylus. Zobaczcie, jakie ma wielkie, Microsorum krokodylus, zobaczcie, jakie ma wielkie liście. Bardzo ładna roślina, pięknie. Te liście są powcinane, duże, no i mają właśnie taki krokodyli wzorek na sobie. I jeszcze z aspleniów mamy, słuchajcie, takie piękne, też Asplenium Osaka. Bardzo takie ładne, zieloniutkie, o grubych dość liściach. No i Pilea Moonvalley, chyba najpiękniejsza moim zdaniem z Pilei, bo ma bardzo takie czarne środki i cała jest taka przyjemna, chropowata w dotyku, pięknie wygląda. Można ją, słuchajcie, przycinać, żeby się ładnie rozkrzewiała. I malutka Facja Japonica, to będzie całkiem spore drzewko, ale jeżeli właśnie chcielibyście zacząć od malucha, no to jest dzisiaj okazja, takie śliczne małe sadzoneczki. No i teraz pnącza. No i pokazuję po kolei. Mamy Epipremnum Golden Pothos, jak zawsze pięknie wybarwione, odblaskowe. Mamy Marble Queen i znów dalej są te wielkie sadzonki. Tak Wam je zachwalam, że ostatnio po prostu znikają z półek szybciej niż zdążymy dokupować, ale
no myślę, że nie będziecie żałować, zresztą bardzo chętnie udostępniacie je w relacjach i widzę, że jesteście zachwyceni, no wcale się nie dziwię, popatrzcie jakie wielkie ma liściory i w ogóle taka bardzo zacna, duża sadzonka. Mamy też epipremnum złociste, specjalistę od ciemnych miejsc. Mamy, słuchajcie, Scindapsusa argyrausa. Tutaj tylko muszę go jakoś tak nie chcę... O, udało się. Też ma całkiem długaśne już pędy. Takie no, fajne są te sadzonki. Teraz widzę, że z tygodnia na tydzień takie przyjeżdżają cały czas ładne. No i myślę, że was ucieszę. Bo ostatnio po prostu ja zamówiłam gigantyczną ilość trebi i wy wszystkie wykupiliście po prostu pierwszego dnia, ale ucieszę tych, co nie zdążyli, albo tych, co muszą, dostali i stwierdzili, że muszą jeszcze, że są znowu i znowu są takie gigantyczne, jasne, piękne. Po prostu zobaczcie, to jest niesamowite, ten liść. I właściwie wszystkie są takie, także bardzo wam to... No ja już, jak widzieliście pewnie na filmiku, już wzięłam kolejnego, ale nie wykluczam, nic nie wykluczam, słuchajcie. Pokazuję dalej, mamy Global Greeny, piękne, trochę bardziej okrągłe liście z zielono-zieloną wariegacją. I mamy też Brazile i Skandensy. Brazile mają żółty pasek po środku, stąd właśnie to skojarzenie z kolorami Brazylii, a Skandensy to są jednolicie zielone serduszka, już bardzo ładnie rosną. No i mamy jeszcze Mikansy, to z kolei są pnącza, też filodendrony, ale o takich liściach bardziej ciemnych, wytrawnych, karmelowych, welwetowych też, więc jak lubicie welwetowe rośliny, no to voila, no i też są wyjątkowo duże i gęste. I kolejne piękne pnącze, Philodendron Scandens Lemon Lime w przepięknym limonkowym kolorze, takim żółciutkim. Także też wiem, że bardzo chętnie kupujecie, też ostatnio zabrakło, więc powraca. No i mam nadzieję, że coś, co was bardzo ucieszy, bo wiem, że chętnie kupujecie tą roślinę, ona zawsze jest taka w cenie, a strasznie dawno jej nie było, nie była nigdzie dostępna. No i jest, pojawiła się, więc zamówiłam bardzo dużo, mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. To jest, słuchajcie, Monstera Carstenianum, czasami też się na nią mówi Peru. No i to jest właśnie ta roślina, ma piękne takie wyżłobione liście, grubaśne, ciemnozielone. Też można ją prowadzić albo po paliku, albo może na tyle ma elastyczne pędy, że może się zwieszać. No i mamy jeszcze Raphidophore tetraspermę. Tutaj już palik jest wskazany, bo pęd jest bardzo grubaśny, lubi się wczepiać. Mamy bardzo dużo monkey mask, trochę tych pnączy dzisiaj jest wyjątkowo dużo, bo słuchajcie, powrócą po świętach mystery boxy z pnączami. Także bądźcie też gotowi, jeżeli chcecie taką naszą składankę pnączową, to będą po świętach. No i kolejna na dziś perełka to jest Philodendron Gloriosum, bardzo gęsty, tutaj ze trzy sadzonki siedzą w ziemi. Ładny, odrośnięty, no i ma naprawdę dobrą cenę, tak chyba jeszcze 100 zł w dół do tego, co było ostatnio. Także słuchajcie, korzystajcie z okazji, póki jest. Mamy też takie bardzo duże i gęste, ładne Brazile na wieszakach. Kiedyś mojej teściowej jednego sprezentowałam, to naprawdę już jest prawie do ziemi. Pięknie rośnie i ja bardzo lubię właśnie w starszych roślinach ten kolor pędów, taki łososiowo-różowy, pięknie to wygląda. I w ogóle te pędy są takie grubaśne. Dalej mamy Philodendrona Moonlight, taki trochę mniejszy wariant, ale za to bardzo przyjazny cenowo, także warto się pokusić. No i idziemy dalej w różne kolorki. Mamy Syngonium Neon Robusta w pięknym różowym pudrowym odcieniu, Pixie, który z kolei ma liście ciemnozielone z białym środkiem i też Syngonium Arrow o bardzo ładnym kształcie liści i też ciekawym wybarwieniu. Wasze ulubione zielistki Green Orange o przepięknych łososiowo-pomarańczowych łodygach też powracają. No i mamy znów wersję w doniczce tylko produkcyjnej i wersję z taką dopasowaną, kolorystycznie piękną osłonką, która budzi, wiem, wasz zachwyt estetyczny, mój też, bo naprawdę wygląda super z tą rośliną, jest idealnie dobrana.
Dalej mamy, słuchajcie, filodendrony Pink Princess, bardzo duże, ładnie, dość wybarwione i no cenę już wam, już ostatnio taką miały, chętnie je kupiliście, wcale się nie dziwię, bo naprawdę cena tutaj jest no, zachęcająca, tak bym powiedziała. Mamy też po raz kolejny filodendrony Golden Violin w takim malutkim rozmiarze. Już są większe niż tydzień temu, one rosną, widzę w szklarni jak szalone po prostu. I mamy też taką piękną begonię malutką, zobaczcie, taką buraczkową z czarnym środkiem, bardzo piękną. Oraz znów, mam nadzieję, że was ucieszę, powróciły znów filodendrony White Knight w tej zabójczej cenie, jeśli dobrze pamiętam, 95 zł. Zobaczcie, jaki kawał rośliny, wielki, piękne, okrągłe liście. Także polecam, bo wiem, że one to znikały po prostu w ułamek sekundy, więc mam nadzieję, że znów się ucieszycie, że są. No i piękne aglaonemy tutaj też dzisiaj obrodziło. Słuchajcie, mamy aglaonemy King of Siam w zieleni, czerwieni i różu, jeśli chodzi o łodygi. Mamy aglaonemy Tigres, pasiastą, zielono-zieloną, też przepiękną. Z zielonych mamy również, już wam pokazuję, Silver Bay i to w dwóch rozmiarach, mniejszą i większą, w zależności od waszych preferencji. I jeszcze tam widzę, ale to za chwilę wam pokażę, bo się schowały z tyłu, jest też Cutlass i Valentine, ale zaraz do nich dojdziemy. Zobaczcie, widać, że to to samo, tylko różne rozmiary. No i mamy naprawdę piękną, dużą Red Elephant, zobaczcie, jaka gigantyczna. No, swoją cenę ma, ale no jest naprawdę bardzo duża i pięknie wybarwiona i w ogóle piękna. I kala, jeżeli chodzi o kalatę, to dzisiaj też jest spory wybór. Powracają gigantyczne, super gęste zebriny. Przepiękne, welwetowe, lekko nawet połyskujące. Mamy też... White Star, dawno nie było też bardzo, strasznie dopytywaliście nas na Messengerze, kiedy powrócą, kiedy będą. No i wcale się nie dziwię, bo są naprawdę piękne. Liście są biało-różowe, zobaczcie, zwłaszcza te młodsze są właśnie w różu skąpane, z zielonymi paseczkami, bardzo piękne i urocze. No i mamy też w sumie no, podobną, jeśli chodzi o paseczki, tak? Ornate czy też Sanderiane. Dobrze też wyglądają razem, no bo są dość do siebie podobne, no choć oczywiście różnią się kolorami. Ale to jeszcze wcale też nie jest koniec niespodzianek, ale czekajcie, pokażę wam Kalateę do końca. Mamy malutkie Beauty Star, zielone z różowymi paseczkami i też malutkie Makojany, z kolei o liściach bardziej okrągłych. I mamy też, słuchajcie, Kalateę Lancifolie. Tutaj liście są z kolei takie właśnie wydłużone, lancetowate, z takim nakrapianiem śmiesznym, ciekawym, bo te wzorki są naprzemiennie wydłużone i bardziej okrągłe. I jeszcze Orbifolia, czyli okrągłolistna Kalatea, o właśnie takich dużych, to jest oczywiście dość jeszcze młoda roślina, ale te liście są naprawdę, jak dorosną, bardzo duże, pięknie wybarwione. No i zostały nam jeszcze maranty. No i mamy tak, mamy Marantę Fascinator Tricolor, która jak zawsze jest piękna i też takie gęste się trafiły, ładnie wybarwione. No i słuchajcie, mamy Marantę Lemon Lime, która myślę, że was powali. Powali was zarówno wyglądem, bo jest naprawdę jak spod igły i ma bardzo ładny pokrój. Są też duże te sadzonki, gęste, mają dużo liści. O, tutaj widzicie, nawet kwitnie. No, ale przede wszystkim powalająca będzie cena. Więc mam nadzieję, że się poczujecie usatysfakcjonowani. Ja naprawdę dzisiaj to się czuję nie jak króliczek wielkanocny, tylko jak święty Mikołaj, pokazując wam te rośliny, bo naprawdę myślę, że jest dobrze. No i słuchajcie, popatrzcie, jaki gigant. Kerczowana wariegata,
też ma dobrą cenę, a zobaczcie, jaki to jest kawał rośliny. Naprawdę jest wielka, można ją sobie tak zostawić, można sobie ją posadzonkować, rozmnożyć. No, także jest z nią co robić. Myślę, że wam się spodoba taki wielki, wielki okaz. No i obiecana, zaginiona Aglaonema Catlas jest, zobaczcie, ma wąskie liście, jest przepięknie wybarwiona, lubię bardzo tą odmianę. I na koniec jeszcze trzy roślinki ogrodowe na dziś, bo już naprawdę można, ja już swój balkon wczoraj zrobiłam i jeszcze będę tylko dosadzać to, czyli kokornak. Zobaczcie, to jest roślina, którą nie ukrywam, zamówiłam pod swoim kątem, bo bardzo chciałam ją mieć od dawna, ale oczywiście dla was też wystarczy. To jest odmiana makrofyla, czyli będzie mieć duże liściory. No to jeszcze jest młoda roślinka, ale liczę, że te liście no, powinny być takie gdzieś, jak będą duże. Przepiękne pnącze, które też możecie sadzić w cieniu. Ona nawet woli takie troszeczkę zacienione stanowiska. No i ja już mam dla niego miejsce przygotowane. Dzisiaj pewnie wsadzę jeszcze wieczorem. Także dla też takie bardzo ładne, bardzo ładna roślina, rdestówka Auberta, czy też rdest Auberta, różnie nazywana, bardzo tak intensywnie porastająca, piękna. No i słuchajcie, żagwin ogrodowy, to jest roślina, która jak widzicie tworzy taką niesamowitą kaskadę bujną małych, pięknie wybarwionych kwiatuszków. Można sobie ją, ona też jak się skończy miejsce, to zacznie się przewieszać, więc taką właśnie piękną kaskadę, takie morze kwitnących, o pachnie ładnie nawet, pachnących kwiatuszków sobie stworzyć. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, że wybaczycie nam to wtargnięcie w miły, przedświąteczny, błogi nastrój. No i słuchajcie, zapraszam o 19:00 oczywiście na junglebugi.pl. Myślę, że dzisiaj trzeba będzie popolować trochę, bo no, roślin tych takich najbardziej kolekcjonerskich jest mało, po kilka, także uzbrójcie się w szybki internet, ale też w cierpliwość. Pamiętajcie, że dodanie do koszyka to jeszcze nie jest tak, że wam gwarantuje zakup. Musicie szybko finalizować kupno. No i przede wszystkim, niezależnie od zakupów, od dzisiejszych pięknych okazów, bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu tutaj Jungle Boogie, bo to przecież nie tylko ja, ale tutaj jest naprawdę kilkanaście, wręcz kilkadziesiąt osób, które się dla was na co dzień starają. W imieniu nas wszystkich życzę wam zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, odpocznijcie. No i co? I życzę nam wszystkim, żeby się zrobiła piękna pogoda i jak najdłużej się utrzymała, żeby nam nie tylko w domach, ale też i na zewnątrz było przyjemnie obcować z roślinami i do zobaczenia po świętach. Wszystkiego dobrego!